Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Dzisiaj zaczynam nową serię Blokersi. Blokersi, czyli seria o blokowaniu, o używaniu cudownej, bardzo praktycznej, wspaniałej funkcji blokuj, zablokuj, shadowban, której niestety, przynajmniej nie w zupełności, nie możemy mieć w realnym świecie, ale w internecie jak najbardziej. Choć ja proponuję przenoszenie jej do reala w jak największym stopniu. Jest to nieopresyjne, nieagresywne wyrzucanie ze swojego życia ludzi, którzy czynią naszą codzienność gorszą. To jest najlepszy sposób higieny psychicznej, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Jest takie znane powiedzenie, że kiedy jesteś głodny miłości, to szukasz miłości w śmietniku, jakoś tak, bo głodny zje nawet ze śmietnika. I ja do dzisiaj wyrzucam ze swoich znajomych na Facebooku, blokuję wielu znajomych, którzy kiedyś byli dla mnie jakoś bardzo wartościowi, a dzisiaj wiem, że byli dla mnie wartościowi, dlatego że byłam przerażająco, potwornie samotna. I teraz, kiedy nie jestem, to lista osób, które, to też takie znane powiedzenie, mogą mnie pocałować w dupę, ogromnie się rozszerza. To pocałować mi w dupę nie jest mi jakieś takie strasznie bliskie, tylko tak mi się skojarzyło. Natomiast rozmowy z nimi, czy kontakt z nimi nie wnosi nic wartościowego. Jest tylko takim wspomnieniem dawnej opresji. Ja mam zablokowanych na Facebooku ponad 300 osób, z czego większość to nie są moi dawni znajomi. Nie. Większość to są osoby zupełnie obce, które takie zrobiły na mnie pierwsze wrażenie w jakiejś rozmowie, że drugiego już po prostu nie będzie. I seria Blokersi będzie o tym, dlaczego kogoś zablokowałam, bo na przykładach najlepiej będzie omówić drobne, codzienne chamstwo, drobną, codzienną agresję, bo na tych przykładach najłatwiej jest zrozumieć, czym ta wrogość jest. My przyzwalamy na ogromne pokłady wrogości wobec siebie z bardzo różnych powodów. Tych powodów jest bardzo wiele. Tak wiele, że gdybym miała to zrobić w jednym filmie, takie podsumowanie, to by w zasadzie było bezwartościowe. To by było, wiecie, lista 50 najbardziej toksycznych zachowań w zaledwie 5 minut. Bez żadnego głębszego namysłu, rozgrzebania, przyjrzenia się. A wrogość to jest coś, co mnie wywaliło w ostatnich 2 latach poza nawias życia, co zniszczyło moje zdrowie, co zrewolucjonizowało moje życie, co kosztowało mnie bardzo wiele i przez co do dzisiaj do końca nie wróciłam jeszcze do siebie. Wiem, że wielu z was jest moimi klientami czy widzami właśnie z powodu tej wrogości, tej mikrowrogości, która wszędzie się unosi w powietrzu. W większości relacji ona się sączy niezauważalnie, ale regularnie. Ona jest powodem, dla której depresja jest tak powszechną chorobą. Ona jest powodem, dla którego wielu z nas nie chce się wstawać z łóżka. I właśnie przez ten głód z jednej strony, a przez zakłamania kulturowe, społeczno-kulturowe z drugiej i przez wiele jeszcze czynników z innych stron, my nawet tej wrogości nie wyłapujemy. To znaczy emocjonalnie ją wyłapujemy, ale rozumem nie. I rozumem depczemy to emocjonalne poczucie. To emocjonalne poczucie, że coś jest nie tak, że ktoś był niemiły, że coś było przekroczeniem granicy, że coś sprawiło nam przykrość. Sami sobie wmawiamy, że nie. I budujemy w ten sposób spirale, wieże, góry tego czegoś, co Susan Howard nazywa fog, mgła znaczeniowa. A we mgle nie widzimy wyraźnie, jesteśmy zagubieni, nie widzimy zagrożeń, nie rozpoznajemy gruntu, po którym stąpamy.
Tak więc mgła jest w ogóle rewelacyjną metaforą. Fog u Susan Forward to jest akronim od Fear, Obligation and Guilt. Lęk, zobowiązanie i wina. Lękiem, z poczuciem zobowiązania, obowiązku i poczuciem winy manipulujemy wszyscy sobą nawzajem, aż do momentów, gdy ktoś z nas padnie, niezdolny dalej do funkcjonowania. Umieramy za życia w tej mgle, bo my jej nawet nie potrafimy odczytać jako czegoś, co należy zastopować. Dlaczego nie potrafimy jej tak odczytać? Bo ona się unosi w powietrzu, ona się unosi w atmosferze, ona jest powietrzem, którym oddychamy. Jesteśmy nasiąknięci wrogością i akceptacją wrogości. Do tego stopnia, że my nie potrafimy już rozpoznawać, co jest wrogością, a co nie. I wiele rzeczy jest nazywanych wrogością, agresją, przemocą, chociaż w ogóle nimi nie są, bo we mgle nie widać wyraźnie. I ludzi, którzy generują mgłę, ja ze swojego życia usuwam. W sposób zupełnie pokojowy, funkcją blokuj. Lub w życiu realnym funkcją odwracam się napięcie i zrywam kontakt. Co również potrafi być odczytywane jako przemoc, oczywiście. To jest temat fascynujący i ogromny, więc będziemy mieli dużo do przeanalizowania, przegadania i wiele odkryć przed nami. Wiele uwalniających odkryć, bo na tych moich przykładach będziecie wyłapywać swoje. Każdy odcinek Blokersów będzie zawierał w takim prezenciku gifa, którego będziecie mogli wziąć i udostępnić w komentarzu, gdy będziecie chcieli kogoś zablokować. Dodatkowo mamy jeszcze jeden pomysł na większą zabawę z tymi gifami, ale musimy się jeszcze z Remkiem naradzić dokładnie co do formy i ją rozpisać, postanowić, zdecydować i wtedy ją ogłosimy. Dzisiaj Wam daję gifa, którego zrobiłam blokując ostatnio jakąś panią, która mi powiedziała, że nie powinnam być pedagogiem, w ogóle z ludźmi nie powinnam pracować, ponieważ pozwoliłam sobie w grupie dla rodziców powiedzieć o lekach na ADHD mózgotrzepy. I usłyszałam z tego powodu oczywiście bardzo wiele rzeczy na swój temat, bardzo dziwnych. Tym właśnie, że nie powinnam być pedagogiem, w ogóle nie powinnam pracować z ludźmi, w ogóle w tej grupie mi oczywiście nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. I odpisałam jej po prostu kilka zdań na temat tego właśnie, że ją blokuję. Po czym pomyślałam, że najlepiej właśnie zrobić z tego gifa. A potem to już poszło. Naprodukowałam tych gifów bardzo dużo, napisów mniej, ale wszystko po kolei. Na razie pokazuję Wam te rysunki, które jeszcze czekają na podpisy w dymkach. Jeśli macie pomysł, to nie dawajcie go teraz, nie wyskakujcie z nim jeszcze, wstrzymajcie się. Ale zapiszcie, koniecznie zapiszcie, bo to będzie bardzo przydatne w tej zabawie właśnie, którą planujemy z Remkiem. A na razie bierzcie tego gifa, używajcie, blokujcie, uwalniajcie atmosferę od generatorów dymu. Dziękuję bardzo.